środku wsi Gościszów, przy drodze prowadzącej z Nowogrodzca do Lwówka, w pobliżu skrzyżowania dróg prowadzących w kierunku Nowogrodzca, Lwówka Śląskiego, Bolesławca oraz Lubania, naprzeciwko ruin ewangelickiej świątyni, stoi duża, bardzo dostojnie wyglądająca kapliczka. Jeszcze do niedawna nikt obojętnie obok niej nie przechodził. Wszyscy schylali swój kark, wielu robiło znak krzyża, a mężczyźni noszący nakrycie głowy je ściągali, kiedy przechodzili lub przejeżdżali rowerem. Dzisiaj jest tym różnie. Laicyzacja społeczeństwa również w Gościszowie postępuje. Bez wątpienia jest to najpiękniejsza kapliczka w Gościszowie. Jednak nie zawsze ta kapliczka była kapliczką. Jej historia sięga początków lat 70. XIX wieku. W niemieckim Wismansdorfie, jak wówczas nazywał się Gościszów, nie było żadnych kapliczek ani krzyży przydrożnych. Niemieccy mieszkańcy przedwojennego Gościszowa byli prawie w całości wyznania ewangelickiego i tego typu mała architektura sakralna była im obca. Po zakończeniu wojen Prus, w granicach których znajdował się wówczas Gościszów, z Danią w 1864 roku, Austrią w 1866 roku oraz Francją w latach 1870-1871, Prusy dokonały zjednoczenia różnych państewek niemieckich w jedno państwo niemieckie. W tych wojnach zginęło 6 mieszkańców Gościszowa i dla nich postanowiono wznieść w środku wsi pomnik pamięci. Ich imiona i nazwiska zostały wyryte na cokole, na którym została ustawiona kolumna, na której zwieńczeniu został osadzony orzeł z częściowo rozpostartymi skrzydłami. Nieraz zbierali się przy pomniku mieszkańcy ze świecami i kwiatami w dłoniach. W 1875 roku powstało nawet Wojskowe Stowarzyszenie Pogrzebowe, które nieraz trzymało wartę honorową przed pomnikiem, by w ten sposób swym poległym kolegom oddać ostatnie wojskowe honory. W roku 1914 wybuchła I wojna światowa, do której państwo niemieckie bardzo się przyczyniło. Wojna, która według wielu miała potrwać kilka tygodni, ciągnęła się przez 4 lata do listopada 1918 roku. Pochłonęła wiele milionów istnień ludzkich. Zmieniła również polityczną mapę Europy, na której po 123 latach rozbiorów znowu pojawiła się Polska. Wśród blisko 11 milionów żołnierzy, których do walki zmobilizowało państwo niemieckie, znalazło się również 202 mężczyzn z Gościszowa. Poszli walczyć za wielkie Niemcy. Z tej wojny do rodzinnych domów nie powróciło już 54 mieszkańców Gościszowa. Ich nazwiska zostały zapisane na pomniku obok kościoła ewangelickiego oraz w jego wnętrzu. Pomnik, który do tej pory był miejscem pamięci po poległych gościszowianach w poprzednich wojnach, teraz został rozbudowany, by móc zmieścić nazwiska wszystkich poległych w czasie I wojny światowej. Wraz z uroczystym odsłonięciem tego przebudowanego pomnika zorganizowano stypę na cześć poległych mieszkańców tej wojny. Została ona zorganizowana w sali browaru należącego do właścicieli zamku. W 1939 roku niemiecka III Rzesza napaścią na Polskę rozpętała II wojnę światową, która pochłonęła wiele milionów ofiar. Innym następstwem tej wojny były zmiany granic. Zarówno przegrane Niemcy, jak i formalnie zwycięska Polska utraciły swe ziemie wschodnie. Dolny Śląsk po ponad 6 wiekach powrócił w granice państwa polskiego. Dokonano również wymiany ludności. Ludność niemiecka musiała opuścić te tereny, a w jej miejsce przesiedlono ludność polską. Gościszów w 1946 roku został zasiedlony przez Polaków z Jugosławii. Już w roku następnym, praktycznie w rocznicę przybycia Polaków z Jugosławii do Gościszowa, powstała pierwsza kapliczka w tej miejscowości. Później powstanie ich jeszcze w kolejnych latach 15. Nowi mieszkańcy postanowili wykorzystać istniejący pomnik wojskowy do stworzenia na jego bazie kapliczki.
usunęli z cokołu wysoką kolumnę oraz znajdującego się na niej orła. Z istniejącego, ale już opuszczonego wówczas klasztoru w sąsiednich Niwnicach przywiezioną figurę Matki Bożej. Choć niektórzy uważają, że to nie Matka Boża, a jedna ze świętych, choć dzisiaj nie bardzo wiadomo, która ze świętych miała to by być. Adam Galek, jeden z pierwszych nauczycieli w Gościszowie, był wskazywany na tego, który tą figurę przywiózł z Niemiec, a następnie miał ją poprawiać. Zamiast niemieckich hełmów, które znajdowały się na obu murkach okalających cokół z kolumną i orłem, ustawiono dwie kolumny z ornamentyką roślinną, które pochodziły prawdopodobnie z niemieckiego klasztoru lub terenu należącego do gościszowskiego zamku. Metalowy krzyż, który jest umocowany w ścianie kapliczki, został wykonany przez mieszkającego obok kowala Franciszka Klimka. On jest prawdopodobnie również inicjatorem postawienia w tym miejscu kapliczki. Tu również wykonano krzyż, który jest umocowany na wieży gościszowskiego kościoła. 5 sierpnia 1947 roku kapliczka została uroczyście odsłonięta. Data nie była przypadkowa. Nie tylko była to pierwsza rocznica przybycia Polaków z Jugosławii do Gościszowa, w tym dniu przypadało również święto Matki Bożej Śnieżnej. Nowi mieszkańcy Gościszowa w swojej rodzinnej miejscowości w Nowym Martyńcu posiadali kościół pod wezwaniem właśnie Matki Bożej Śnieżnej i tego dnia obchodzili tam odpust związany z tym świętem. W powojennym Gościszowie tego dnia mieszkańcy jeszcze przez wiele lat obchodzili odpust związany z Matką Bożą Śnieżną. W pewnym momencie obchodzili dwa odpusty w tym samym miesiącu. Najpierw 5 sierpnia związany z Matką Bożą Śnieżną, a 26 sierpnia z patronką gościszowskiej świątyni Matką Bożą Częstochowską. W późniejszych latach już nie obchodzono tego pierwszego odpustu związanego z Matką Bożą Śnieżną. Na koniec warto dodać, że przy tej kapliczce zawsze znajdował się ostatni ołtarz w czasie procesji Bożego Ciała. Okoliczni mieszkańcy, a zwłaszcza rodzina Klimków, dbali o to, by szczególnie w tym dniu kapliczka była pięknie przystrojona. Dawni niemieccy mieszkańcy Gościszowa raczej nie byli zadowoleni z takiego wykorzystania tego wojennego pomnika. Jeden z nich w niemieckiej gazecie poświęconej przedwojennym mieszkańcom powiatu bolesławieckiego napisał, że lepiej było całkiem rozebrać ten wojenny pomnik i ustawić wówczas tam figurę Matki Bożej, niż oba pomniki połączyć. Wynika to głównie z tego, że przedwojenni mieszkańcy nie uznawali kultu Matki Bożej i to połączenie ich trochę raziło. Z drugiej strony, mówiąc nieco złośliwie, można powiedzieć, że polscy mieszkańcy mimowolnie oddają cześć niemieckim żołnierzom, gdyż pod cienką warstwą tynku te nazwiska prawdopodobnie tam nadal są. Około kilometra na północ od tej kapliczki znajduje się, a właściwie kiedyś się znajdowało, dosyć tajemnicze miejsce. Między Lochami Boga, czyli dawnym miejscem kultu miejscowych pogańskich Słowian, a Górą Cyganką, znajdowało się miejsce zwane Małżeńskim Gajem. Ta romantyczna nazwa odnosiła się do cmentarza, który powstał w latach 20. XX wieku i odnosiła się do pary małżeńskiej, która w sposób szczególny wpisała się w historię miejscowości. Chodzi tu o Zygmunta von Loos i jego żonę Helenę Katarzynę von Loos, która tak wiele zrobiła dla Gościszowa i jego mieszkańców. Jej tablica nagrobna do dzisiaj znajduje się w gościszowskim kościele. Pan i pani von Loos byli właścicielami miejscowych zamków oraz samego Gościszowa w XVIII wieku. Ich trumny, podobnie jak ich syna Jana von Loos, znajdowały się w krypcie, która była przybudówką do dawnego kościoła katolickiego, znajdującej się od strony zamku. W tej samej krypcie została też złożona w 1839 roku trumna z ciałem córki kolejnego właściciela zamku, barona Egona Gustawa von Schönberg, Marii Luizy von Schönberg. Władający gościszowskimi zamkami na początku XX wieku, w
Friedrich von Löwenstein podjął decyzję o stworzeniu nowego cmentarza dla ludzi związanych z gościszowskimi zamkami, gdyż krypta, która była przybudówką przy kościele, wyglądała już bardzo źle. Szpeciła wygląd kościoła oraz sama wymagała remontu. Uzyskano zgodę papieża oraz miejscowej rady parafialnej na przeniesienie 4 trumien znajdujących się w tej krypcie oraz rozebranie jej samej. W 1921 roku nowy cmentarz był już przygotowany. Z niemieckiego opracowania o historii Gościszowa wiadomo, że dopiero w czerwcu 1940 roku z krypty znajdującej się przy kościele od strony zamku zabrano 4 trumny, a kryptę rozebrano. Dlaczego tyle czasu musiało upłynąć od stworzenia nowego cmentarza do przeniesienia tam trumień z krypty, do takich informacji nie udało się dotrzeć. Nie ma również informacji o tym, czy oprócz tych 4 trumień tam złożonych pochowano tam jeszcze inne osoby. Jak wspominają powojenni mieszkańcy Gościszowa, grobów nie było wiele, jednak nagrobki były piękne. Znajdowały się tam również rzeźby. Na owej górze znajdowała się niegdyś również stara strzelnica. Drogą na ten cmentarz można było również dojść na górę Cygankę. Dzisiaj właściwie nie ma już śladu po tym dworskim cmentarzu. Został jeszcze na miejscu blok kamienny z niemiecką inskrypcją, która w części jest jeszcze widoczna. Ów blok był kiedyś cokołem dla wysokiego kamiennego krzyża, który jeszcze nienaruszony stał w latach 60. XX wieku. Więcej szczęścia mieli starsi właściciele Gościszowa, których trumny z doczesnymi szczątkami spoczywają nadal w krypcie, znajdującej się pod posadzką kościoła. Ale to już inna historia, choć również bardzo ciekawa.